Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4 seria RP. Moi drodzy, zaczynamy sobie dzisiaj. Szefo dostał informację. Szefo Krzyśka dostał informację o tym, że jest sprzedawca, który bardzo tanio chce sprzedać Golfa 2, czerwiuniotkiego, fajnego Golfa 2. I szefo ostrzy sobie na niego ząbki, no bo on lubi takie okazje, ale opcja jest taka, że jest weekend i Krzycho jest w domu, jest południe i trzeba wyskoczyć po Krzycha taksówką i zrobić to jakby raz, dwa, trzy. Także co, szefo wysłał taksówkę po Krzycha, zabieramy ze sobą Krzycha. Jedziemy na miejsce. Jedziemy sobie na miejsce, no, Krzycho podjarany, bo on właśnie celuje w takie auto jak Golf 2 albo coś z tych klimatów, coś takiego taniego, niedrogiego. Szefo jak zwykle wysłał jakiegoś szalonego taksówkarza. Pamiętacie tego taksówkarza z Forda? Tego małego Forda rajdowego? Tak, to jest ten sam taksówkarz, tylko zatrudnił się w innej firmie. Także dostał na start jakiś taki zardzewiały stary samochód, ale z silnikiem 2JZ, także można tutaj poszaleć. Aha, z tej firmy chyba też go wywalą, coś tak czuję. Szefo polecił, żeby taksówkarz od razu zawiózł Krzycha na miejsce, żeby nie tracić czasu na briefing u szefa, czyli na odprawę Krzyśka, żeby powiedzieć co i jak. Krzycho dostanie przelewem odpowiednią ilość kasy, także tam kwestia tylko formalna, żeby samochód ogarnąć. Ponoć brakuje w aucie przedniej tablicy rejestracyjnej, ale to chyba nam nie będzie zbytnio przeszkadzać, mamy tylko przetransportować samochód, więc jak nas tam kiedyś by policja złapała, raczej nie będą się tego czepiać, bo będą widzieć, że to jest samochód dopiero co kupiony, będziemy mieli papier na to, że samochód jest do naprawy czy coś, nie? Także raczej nikt nam się nie będzie do tyłka przyczepiał, chociaż policja bardzo lubi się czepiać takich zardzewiałych, starych samochodów, nie? Zobaczymy, jak będzie w przypadku Golfa. No facet właśnie zadzwonił przez telefon, mówił, że samochód jest, no, używany w stanie, że odpala. I reszty nie powiedział, czyli możemy się domyślać tylko, że jest jakiś pordzewiały, jest jakiś zniszczony i z zewnątrz wygląda paskudnie. Natomiast historia tego Golfa jest taka, że przeszedł on trochę modyfikacji. Ma zainstalowaną turbosprężarkę w benzynie, słuchajcie. Także naprawdę może to ładnie cisnąć. A jak będzie, no to zobaczymy. Thank you.
No i proszę bardzo, dojechaliśmy sobie na miejsce. Samochód jest schowany na szczęście w garażu. Patrzcie, mają tu nawet jakąś bramkę. Grają w piłkę. Patrzcie, jest tam piłka. Okej. Nie no, gość wygląda jakby nie żył raczej jakoś biednie, nie? Sprzedaje tak tanio samochód? No zobaczymy, co to za Golf, nie? No, chyba zgodzicie się ze mną, że fura nie wygląda najlepiej. Powiem wam, że nawet Krzycho kręci nosem na coś takiego. Ale jest mega, mega tania i no, szef powiedział, no, w jakim tam stanie nie będzie, bierz to i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Może jeszcze komuś się sprzeda. Okej. Samochód wygląda sobie tak, z zewnątrz jest tragedia, zardzewiały, dwie jakieś dziury na masce, tam samochód był kilka razy przebudowywany, ponoć uczestniczył nawet w jakimś derby, miał robiony układ wydechowy tutaj prosto z silnika, z maski i dlatego brakuje mu rury wydechowej z tyłu. Końcówki, nie ma w ogóle końcówki układu wydechowego. No jest tragedia, cały zardzewiały, dach zardzewiały, progi zniszczone. No jest źle, natomiast odpala, jeździ i jest to wersja GTI z dołożoną niestandardową turbosprężarką i z jakimś tam jeszcze ulepszeniem silnika. Widzimy tutaj też, że zawieszenie z tyłu siadło już całkowicie, natomiast przód jeszcze jakoś tam funkcjonuje. No zobaczymy, może uda się coś z tego samochodu zrobić. A tak zniszczenia wyglądają już na papierze. Karoseria jest mocno zniszczona, tylne hamulce praktycznie ich nie ma. Z przodu hamulce też zniszczone, no jest słabiutko, nie ma czym hamować. Amortyzatory, jak widzicie, no jest katastrofa. Silnik ledwo co, sprzęgło, jakby wszystko do wymiany. Jedyne co to może skrzynia biegów da radę. Dobra, musimy zajechać jakoś do szefa. O kurczę, gościu, jest źle, jest źle. Strzela z rury wydechowej. Próbujemy, silnik przerywa. Wow! Tak, silnik przerywa podczas jazdy. Prawie gaz do końca dociskam. Tu się nic nie dzieje. Wow, ale zobaczcie na to. Tutaj możemy prawie pod 7000 obrotów kręcić ten silnik. Także to jest całkiem fajnie. Dobra, trójka jeszcze się wbija. To nie jest źle. Ta skrzynia biegów oberwała chyba najmniej ze wszystkich części. Coś jest nie tak z układem prowadzenia, bo muszę mieć kierownicę lekko skręconą, żeby jechać do przodu. Jakby prosto, nawet muszę tak trzymać, żeby jechać prosto. O, tutaj sprawdzimy na tym odcinku. Zobaczcie, widzicie? Muszę mieć trochę skręconą kierownicę, żeby... O kurde. Tak, mocy zdecydowanie tutaj brakuje. 2000 obrotów. Trójka, no jest źle. Zobaczcie na to. Rany, Krzycho, uważaj! Czekaj. Samochód sam skręca, zobaczcie, jak wyprostuję kierownicę. Teraz, czekajcie. Teraz mam prosto. Teraz. Nie? Tak.
Nie wiem, czy koła scentrowane, czy coś? Aha, muszę... O kurcze. No jest źle. Jak kierownicę masz na wprost, to skręcam mocno. Mocno w lewo. Biegi ledwo co wchodzą. Sprzęgło zdarte. Człowieku. No może jakoś dojedziemy do szefa, no. Na miasto to nawet nie ma co się pchać, bo od razu pały nas zgarną. Jak będziemy w takim stanie samochodem jeździć. Ale tutaj gdzieś na wioskach to chyba nikt nas nie zauważy, nie? Nikt nie będzie się nas czepiał, mam nadzieję. Jak podskoczył na tych torach. Ludzie. Ooo! Ściąga strasznie na pobocze. Nawet nie mogę wam go pokazać. Z gazu? A nie, dobra. Bo to są jego... Tak świecą się hamulce. Spoko, spoko. Myślałem, że mi zgasł, że mi światła zgasły czy coś. Jaki poobijany. Gościu. Co tu? No w ogóle nie przyspiesza, nie ma mocy, czyli pewnie gdzieś tam silnik nie ma kompresji. No będzie trzeba dużo rzeczy mechanicznych, no cały samochód do roboty. Do całkowitej chyba rekonstrukcji pójdzie. No jest tragedia. Spróbujmy 100 na godzinę tak uszkodzonym autem. Czy są tacy wariaci, którzy tak jeżdżą? Czekaj Krzychu, bo my chyba do miasta jedziemy. Nie będziemy na autostradzie. O kurcze. Dobra, może nas się nikt nie przyczepi. Dobra. Ja... Ej, biegi strasznie dziwnie wchodzą. Coś tam zgrzyta w skrzyni biegu. Daj spokój. Nie no, jak tutaj przejedziemy chyba kawałeczek przez miasto, to nic się nie stanie. Chyba nikt nas nie zauważy, co? Dobra, mamy zielonkę. Możemy jechać. Czekaj, bo ja muszę tu skręcić gdzieś. O właśnie, tu się skręca. Krzycho, wiesz, niedawno skończył prawko. Że on sobie powoli jeździ, ale uwierzcie mi, tym samochodem szybko jeździć się nie da. Kurczę, dobra, gdzieś tutaj musimy chyba odbić. O, to jest marzenie Krzycha. BMW w kompocie. Tak. Ciekawe co szef na to. Szef powiedział, że jaki stan by nie był, to mamy kupić. A on chce to naprawić? Kurde. Ostatnio kupił sobie 6x6 Mercedesa, tego G co testował. To finalnie zdecydował się na kupno tego samochodu. Skąd on ma tyle hajsu? Właśnie tak Krzycho zachodzi w głowę. Co ten szef? Przecież on jakieś stare auta skupuje, naprawia je i sprzedaje. I to cała jego robota. Skąd on ma tyle kasy? Dobrze, dojeżdżamy powoli do celu. Taki kaos, żeśmy przejechali samochodem, który sam skręca. Ale jesteśmy już na miejscu. Dojechaliśmy sobie do szefuncia, proszę bardzo.
Nie uwierzycie! Szef opowiedział, że od początku myślał, że ten samochód będzie dla Krzycha. Co wy na to? Mało tego, zainstalował tutaj standardowe zawieszenie, bo jak się okazało, było tutaj zainstalowane jakieś driftowe, ale już było tak zniszczone, że nie ma sensu, nie było sensu z niego co odzyskiwać. Driftowe, mimo że samochód z napędem naprzód, proszę bardzo. I dodatkowo szef opowiedział, że ma jeszcze na składzie jakąś taką starą maskę od Golfa, dwójki, i ona tutaj będzie pasować do wersji GTI. Także proszę bardzo, mamy ładniutką maskę bez tych paskudnych dziur na masce, które mieliśmy wcześniej. Także samochód mechanicznie już w 100% sprawny, wymienione szyby i kurczę, można śmigać. Patrzcie, mamy układ wydechowy, normalnie można jeździć, tylko no karoseria jest w opłakanym stanie i no Krzycho będzie musiał troszeczkę u szefa odpracować tą renowację Golfa, ale słuchajcie, do roboty. Żadna taksówka, żadne proszenie ojca czy mamy o to, żeby pożyczyć samochód. Teraz Krzycho będzie sobie jeździł sam. A samochodzik jest niewielki, ma mały silnik, niedużo będzie palił, także na spokojnie będzie mógł sobie na robótkę jeździć. No i co? Nie pozostało nam nic innego, jak przejechać się troszeczkę tą furką. Patrzcie na to. Wszystko naprawione. No karoseria wiadomo, że jest zardzewiała i będzie trzeba ją jeszcze naprawić, ale kurczę. No, to jest chyba najlepszy weekend w życiu Krzycha. Słuchajcie, pierwsza furka. Jego pierwsza furka. Będzie trzeba jeszcze zmienić rejestrację, porobić jakieś tam inne rzeczy. Jeśli macie pomysł odnośnie tego, jaką rejestrację tutaj damy, a może chcecie zrobić swoją własną, jakąś polską rejestrację, bo póki co mamy tylko taką niemiecką rejestrację. Jak chcecie, żebym użył rejestracji zrobionej przez was, to zróbcie tą rejestrację i w opisie naklejki tej rejestracji wpiszcie Krzycho. KRZ-CHO. Okej? Okay. Wpiszcie i wlepimy tutaj tą rejestrację. Sukcesywnie samochód będziemy naprawiać, ale póki co no, będzie trzeba troszeczkę odpracować to, co no, prezes nam podarował. Kurczę. W ogóle tajemniczy gościu z tego prezesa, powiem wam. On... ja nie wiem, skąd on ma tyle kasy. I Krzycho też się tak zastanawia. No nie pyta go za dużo, bo człowiek jest dobry, tak? Widzicie, naprawił mu teraz furkę, żeby miał czym jeździć. Jakby super sprawa. No wcześniej jeździliśmy też takim starym Subaru na jakieś różne robótki, jak żeśmy tego starego Volkswagena odzyskiwali. Może szefo ma jakiś, nie wiem, jakąś słabość do motoryzacji niemieckiej. Nie wiadomo, no. W każdym razie... Kurde, trzeba uważać. Kierowcy jeżdżą jak szaleni. Jak szaleni. Spoko. Szefo chyba naprawi takie małe uszkodzenie, nie będzie problemu, nie? Mamy własny samochód, słuchajcie, Krzycho ma własny samochód. Także co, jak chcecie, żeby pojawiła się jakaś wasza rejestracja, to wiecie, co macie zrobić. W opis rejestracji po prostu wpiszcie Krzycho i już wszystko będziemy wiedzieć, nie? Ja tam wybiorę którąś taką najlepszą rejestrację do tego krzychowego samochodu. Fajnie. Jest Golfik. Tak, szefo wspomniał coś, że będziemy musieli w niedługim czasie polecieć do Włoch na odzysk samochodu stamtąd. Ma to być jakiś Mercedes, także bardzo ciekawa sprawa. No zobaczymy, czy uda nam się polecieć, czy koronawirus nie będzie nam przeszkadzał w tym. Póki co Krzycho w ogóle nawet o tym nie myśli. Ale oczywiście robotę będzie trzeba odrobić. Samochód będzie trzeba odrobić. Tak naprawdę szefo Krzychowi dużo kasy nie płaci. Krzycho się zadowoli jakieś tam 800 zł na miesiąc. To jest dla niego wystarczająco. Teraz no byleby na paliwko starczyło. Wcześniej to szefo dzwonił po taksówki i tak dalej. Ale stwierdził, no Krzycho to jest fajny pracownik, fajny ziomeczek. Fajny taki młodzieniec, 18-latek, więc stwierdził, co będę tracił kasę na jakieś taksówki,
kupię mu jakiegoś starego Golfa i tyle, nie? Krzyko się w ogóle tego nie spodziewał, myślał, że to będzie na zasadzie, że szefa gdzieś sobie chce ten samochód odnowić i faktycznie komuś sprzedać, a on mu go podarował i jeszcze odnowił. Czujecie to? Czujecie to? No, co prawda minus jest tutaj taki, że mamy napęd naprzód, natomiast jest jakaś tam możliwość, jest taki specjalny tuner ponoć w kraju, który robi tuning, jakąś tam konwersję napędu na tył, więc możliwe uda się zrobić ten napęd na tył i może niedługo zaczniemy jakąś karierę driftową. Ale póki co musimy się zadowolić tym, co jest i fajnie, że w ogóle jakikolwiek transport Krzycho ma, no nie? A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 RP. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska. Hejas!